Witamy w kolonii! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Atharendil w 12 odcinku z serii Zagrajmy w Gothic. Pora wyzwać Kirgo, by Scatty spojrzał na Beziego przychylnym okiem i poparł nas u Diega w kwestii przyjęcia do starego obozu jako członek cieni. A wrzód się tutaj kręci. Ale fajnie. Dzięki, że zabrałeś mnie ze sobą. Moglibyśmy robić to częściej. Nie mam nic do roboty przez większość dnia. A, ale jesteś skutecznym wrzodem. Mam nadzieję, że nie będziesz się wchrzaniał w dialogi. No, Kirgo, wstawaj. Z Kharimem to już w ogóle będzie sieczka. Nie wiem, czy poradzę sobie z Kirgo, a z tym najemnikiem. Chciałbym cię wyzwać na pojedynek na arenie. Co? Ale ja nie chcę z tobą walczyć. Może napijemy się po prostu piwa i pogadamy o zewnętrznym świecie. No właśnie. Nie, chcę się bić teraz. No dobra, daj piwo. Od tego można zacząć, od rozmowy. Dobra, daj mi piwo. Proszę bardzo. Dzięki. Obawiam się, że nie mogę ci zbyt wiele powiedzieć o wydarzeniach na zewnątrz. Prawie 2 miesiące przesiedziałem w ciemnicy. Zaraz potem trafiłem tutaj. Wielka szkoda. Cóż, trudno. Całkiem nieźle się trzymasz jak na kogoś, kto przesiedział w celi 2 miesiące. I zamierzam się postarać, żeby tak zostało. To dlaczego tak ci zależy na walce z jednym z nas? Chcę zasłużyć na szacunek w obozie. To znaczy, że chcesz przekonać do siebie Scattiego, tak? To jeden z bardziej wpływowych ludzi w zewnętrznym pierścieniu. Może będzie pod wrażeniem, jeśli uda ci się mnie pokonać. Ale jeśli naprawdę chcesz go do siebie przekonać, powinieneś stawić czoła Kharimowi. Zaraz po tobie. Obawiam się, że on może być dla ciebie za dobry. Jeśli nadal chcesz ze mną walczyć, daj mi znać. Chociaż nie chciałbym ci robić krzywdy. No dobra, to może skoro już po rozmowie, to niech taki zapis jakiś będzie. No, nie. Nie ty, ty sobie posiedź. No Kirgo, lecimy. Chcę z tobą walczyć. Chodź za mną. Jesteś gotów? I znowu zaczyna się. Wiesz co? Już cię polubiłem. Przeżyjemy wspólnie wiele ciekawych przygód, co nie? Gdzie nocujesz? Jakbyś chciał, możesz przenocować u mnie. No, ostatnio jak wchodziłem, to Snaf dzielnie bronił twojej haciendy. Oj, trochę ciemno. Dobra, zaczynajmy. Niech wygra najlepszy. Oj. Dobra, nie. Może inaczej trochę zrobię. A mianowicie pójdę, prześpiesz się i z rana dopiero go wyzwę. Przeżyjemy wspólnie. Tak, już słyszałem. Wyzwę Kirga dopiero z rana. Dobra, gdzie ten mój domek? Gdzie baldachim? No jest. Dobrze, strażnik pilnuje, żeby nikt niczego nie ukradł. Tylko nie był ci w rzodzie. 5. dzień, tak? 5. dzień, 8 rano. Wrzoda nie ma. No, odszedł. Mam już dosyć tej paplaniny. Pewnie u siebie. Od razu lepiej wszystko widać. Będzie ładniejsza walka z Kirgiem. Kirgo? Chyba się nie odmienia jego imienia. No dobra, chodź. Próbujemy jeszcze raz. Chcę z tobą. Chodź za mną. A jeżeli chodzi o łuk, też zdobywałem. Tutaj 12, 14. O, 4 punkty brakuje. No tak, nie zwiększałem. Łuk polowy. Może? A gdybym wziął pierścień? Tak, tylko sprawdzam. Punkty życia nie. I teraz... Mogę. A długi łuk? O, fajnie by było. Ale teraz... Na razie zostawiam. Ta, wiem, że 4. Może przy następnym poziomie. Dobra, Kirgo. O, tam wrzód chyba biega. O, a jak? Dobra. Zaczynajmy. Niech... Kurde. Szybki jest. Obym krytyka. Oż w mordę. Było naprawdę blisko. To trzeba za każdym razem. Akcja, reakcja, prawda? A z Kharimem? Nie mam szans. Ale wyzwę go. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Kurde. Jak ja nie lubię, gdy... No, co to było? W sumie mam mistrzowski poziom broni jednoręcznej, a... Nie przetestowałem tego. Schowaj broń! Schowaj broń! Schowaj natychmiast! Dobra, dobra, spokojnie. Ja tylko testuję wszystko. Chodź jeszcze raz, tu będzie uciążliwe. Więc może... No, wbiegaj szybciej. Od razu nadpiszę. Nie będzie trzeba za każdym razem go zaczepiać, od razu na arenie. Dobra. Co to ma być? Co to za pirouety? Czegoś nie ogarniam. I to bardzo nie ogarniam. Dobra. Próbuję się zasłonić. Nie wiem, coś kurde. Ciągle ten problem. Niby naciskam, wszystko powinien blokować. A tu albo się coś ścina. Co chcesz? No dobra, gadaj się. No jasne, jasne. Dobra. Ojej. Nawet nie dał. Teraz to ja nie ogarnąłem. Dobra. Jeśli myślisz, że... Chyba to ten mistrzowski poziom jednoręcznej broni. Ja naciskam, żeby blokował, a tutaj jakieś combo mi wychodzi. Kurde, trafia. O, chyba się wkurza, gdy już trochę straci. Co chcesz zrobić? No dobra, wiem. Szybko się uczysz. Dobra. Najgorzej, jak już zatacza krąg. Nauka nie poszła w las w sumie, ale nie mogę zczaić, kiedy on wykonuje combo. Dobrze, że... Nie! Jest! Udało się! Niewykończonym mieczem mnie chlastą. Sporo, ale chyba jeszcze trochę ich mam na sprzedaż. W ogóle sporo tego wszystkiego się nagromadziło. Trzeba by było zmienić. A czy z Kharimem sobie poradzę? 10 minut i to tylko z Kirgo próbowałem. Jeszcze! No jak? Puściłeś mi niezłe baty, stary. To była dobra walka. Kolejne 10 minut na Kharima. No rusz się! Dobra, dobra. A nie, nie. Wybaczcie. Nie, nie. Już, dobrze. Chowaj to. Mądrala. 10 minut. 2 razy ostrzy miałem w sumie. I dobra. Jeszcze raz. No, Kharimie, stawaj do walki. Wyzywam cię na pojedynek. Chodźmy na arenę. Ty? Takich jak ty zjadam na śniadanie. Dobrze ci radzę, chłoptasiu. Spadaj stąd. Dobra, spokojnie. No, boisz się, że oberwiesz, tchórzu? Boisz się, że oberwiesz, a tam Scatty patrzy, co się dzieje. Na nic lepszego. Konflikt się zaognia. Dobra, spokojnie. Chciałem powiedzieć coś o twoich ramionach. Z początku chciałem powiedzieć coś o twoich wątłych ramionach. Te niektóre teksty zobaczyłem są... twoją paskudną mordę. To twoja ostatnia szansa, żeby odejść stąd o własnych siłach. No to... pomyślmy. Nie przychodzi mi do głowy nic, co byłbyś w stanie zrozumieć. Może jednak powinieneś spróbować. To może tak. Twój ojciec zabawiał się z owcami. Cóż, były takie plotki. O, kurczę. Chciałem go obrazić, a wyszło, że to fakty. Powiedzmy sobie szczerze. Przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. Co? Ty gnido! Nie wiesz, o czym mówisz. Nowy obóz ma was gdzieś. Ale a poza tym jest tylko jeden powód, dla którego tutaj przyszedłem. Zamierzam publicznie upokorzyć każdego mięczaka, który ośmieli się wyzwać mnie na pojedynek. No jakoś... ale ciebie załatwię z wyjątkową przyjemnością. Czekam na ciebie na arenie. Dziwny koleś, ten Kharim. Jakoś... na początek nie chciał. Na początek nie chciał po dobroci pójść na arenę. Trzeba było go zwyzywać od najgorszych. No dobra. Zaczynamy. Zaczynamy. Runda druga. Ból to tylko kwestia siły woli. No i dobra. Oj! Kurde! Następnym razem wylądujesz w piach. Nie wiem, czy w ogóle mam szansę jakiejś z nim. To się już więcej nie powtórzy. Ból. Chyba muszę krytyka. Nic! Zero! Nie nowa gra, co ja robię. Nie dam rady z nim. Nie mam żadnych szans. Może tu... inna broń? Może dwuręczna? Zobaczę. Chociaż nie mam niczego. O! Następnym razem wylądujesz. Lipa. Lipa. Nie mam szans. Ból. Ha, żadnych szans. Żadnych. Nie wiem, który muszę mieć poziom. O! Nawet nie ma przy sobie rudy. Jak to nie mam? Nic mi nie zabrał? Ty, ja mam rudę. O co chodzi? Dobrze, może nie może nic zabrać. Ale lipa. Nie mam żadnych szans z Kharimem. Ale nie ma co czekać. Pokaż. Naprawdę nie mam rudy? Jest ruda, ty... kurde, może faktycznie jest tak zrobione, że nie może mi nic zabrać. I co? Znowu szukasz kłopotów. Nic. No, Scatty, a jak Kirgo rozwaliłem, to też jest okej? Walczyłem z Kirgo. I pokonałeś go. Całkiem nieźle jak na takiego żółtodzioba. Jestem pod wrażeniem. 15 minut na arenie. Wyzwałem Kharima na pojedynek. O. Spuścił ci niezłe baty. Ale muszę przyznać, że wybrałeś sobie dobrego przeciwnika. Nie znoszę tych sukinsynów z nowego obozu. Widzę, że myślimy podobnie. Przyda nam się ktoś taki jak ty. O, no i dobrze, nie musiałem pokonać Kharima, a już z tym Gorkhanisem to... Dobra, z tobą nie ma takiej możliwości. Szkoda, smutek. Ale co ja będę przedłużał? Co mam potrenować? Może więcej bym miał punktów umiejętności, doświadczenia znaczy, a nie 50. Dobra, co tu robić? Może do... Recept nowi wyznawcy, przyjęcie do obozu bractwa, test zaufania, przyjęcie... No to może do obozu na bagnie wyruszył. Do Diego nie ma co iść w kwestii tego, że... Jak tam opinia? Szakal zadowolony, 10 bryłek rudy starczyło. To się już nie powtórzy. Nie mam szans z najemnikami. Dobra zbroja, a ja jaką mam? 10 i 5 przed ogniem. Zaraz to Fisk miał zbroję. No Fisk. Pokaż. Masz dla mnie też. Broń 15, spodnie kopacza. Ogień 5, o 5 jedynie broń i ogień. Ale o 5, no to co to? Nie, zostawiam. Szkoda mi... Pokaż mi swoje towary. Rudy. Masz jakieś nowe? Nie, masz. Ty, a co ty masz już... Kto ty jest? Kopacz zwykły? Baal Parvez, właśnie, żeby zaprowadził. Nie ma odwrotu. Kharima nie rozwalę. Co zamierzasz zrobić? Zobaczymy, co masz. Prawo, prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo, lewo, lewo. To nie było... To nie jest dom Fiska. Co za mnie wygrałeś? To jest chyba dom Fiska, tak. Szybko się uczysz. Oho. Jakie towary. Kolejne skrzynie, obok jest magazyn, ale to jest główny jego magazyn chyba. Lewo. Nie. Lewo, prawo, prawo, prawo. I teraz lewo. I jeszcze raz lewo. Lewo, prawo, prawo, prawo. Lewo, prawo. No, jedzenie mamy. Dobrze. Fajnie jest tak sobie ich okradać. Dobry sposób. Lewo, lewo, trzy razy w lewo już na razie. Raz, dwa, trzy i prawo. Nie. Widzicie? Ciągle w lewo. Raz, dwa, trzy, cztery i prawo. Raz, dwa. Co my tu mamy? Esencja zwinności. Bonus do zręczności 3. Siarka. Nie wiem po co. Czysty alkohol. No tak, w końcu w Gothicu jest tak, że niektóre rzeczy były stworzone, ale nie wszystko zostało dociągnięte tak, jak być powinno, więc niektórych rzeczy nie da się zrobić. Trzy razy w prawo, raz w lewo i raz... Nie, raz, dwa, trzy, raz w lewo, teraz raz w prawo i w prawo. Nie. Raz, dwa, trzy, lewo, prawo, lewo. I prawo. Krótki łuk. Jestem już tak bogaty, obrzydliwie, że... Prawo... Nie, dwa razy nie. Raz, prawo, lewo, nie. Prawo, lewo, prawo, Ale wiadomo, są modyfikacje, które nadrabiają zaległości. Modyfikacje graczy, fanów. Dobra sprawa. Okradłem Fiska. Zobaczę, czy coś powie. Spadłówka, okradłeś mnie, jesteś draniem, nie? No i nie zapomnieć o esencji. Esencja zręczności. To teraz mam 13 bez pierścienia, więc... Który łuk? Tutaj 12, 14. Jeden brakuje. Ale zawsze to kawaleryjski. Mam jeden punkt. A ty pokaż, co masz. Pokaż. Mam tu tylko... W sumie... Co to? I jeszcze raz powiem to samo. W sumie ten... Idę na bagna, na obóz na bagnach, na bagnie, więc tam będą kupcy, którzy muszą mieć w kieszeniach bryłki rudy. A gdzie pędzę? Do Diego. Mam jeden punkt doświadczenia, jeden punkt umiejętności, znaczy do wykorzystania, w sam raz do zręczności. Dobra, i jak? Tak, jeden do zręczności. Dziękuję bardzo. Umiesz teraz? Wróć. I... jeszcze tu wrócę. Trzymaj się. Gdy będę wracał z obozu na bagnie, obozu sekty, to wtedy jeszcze raz zajrzę do starego obozu. Taka wędrówka bezimiennego, no, chciałem powiedzieć. Ale plącze mi się czasami język z tymi bezi. Bywa. Świstak siedzi i zawija je w sreberka. No, Parvez, pomóż. Idziemy. Idziemy do ciebie tam. Do obozu sekty. Nie pal. A. Czekaj, stary. Ludzie zawsze gadają. Niektórzy nigdy się nie nauczą. 14. O, od razu lepiej. Dobra, prowadź. Nie pal, no chodź, no kurde, no. To nie moja wina, że inwentarz się załączył. Zaprowadź mnie do waszego obozu. Chciałbym się tam rozejrzeć. To wspaniale. Chodź za mną. Wspaniale. Nowy potencjalny członek do naszego obozu. A my przyjmujemy wszystkich. Czym więcej, tym weselej. Tym więcej wytwarzanego bagiennego ziela. Lepszy handel. I w ogóle. Obóz na bagnie staje się potężnym obozem. Teraz tak jak z Mordragiem trzeba trzymać się blisko, bo pewnie zniknie z oczu. O! Co to było? Jakaś masakra. Ja latam! On lata, on lata! To ptak. Nie, to samolot. Nie, to bezi z akrobatyką pokazuje swoje... Chwila. Daj zagadać. Patrzą. Hej, ty! Kto? Ja? Nie, twoja babcia. A, jasne, że ty. Na twoim miejscu nie szedłbym dalej. Dlaczego? Widzę, że jesteś tu nowy, co? Stary, ta droga prowadzi na ziemię orków. Zrobią z ciebie kotlety. Mielone. O, nie ma za co. Dzięki, dzięki. Coś tu dziwnie... Znowu z dźwiękiem się dzieje? No, mamy wilka. Próbujemy, co? O! O nie! Pomóż! Parvez! 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 Szybciej reaguj. Ja już nie będę łukiem próbował, bo widzę co się dzieje. Kolba. I po co mi ta kolba? Trzeba było mięso usmażyć. Pychotka. Fajnie by było rozejrzeć się po tym lesie. Pamiętam, że w tym jest cieniostwór. Ale z cieniostworem to taka historia, że chyba... Tylko z broni dwuręcznej można z nim walczyć. Zwalczyć to można nawet i pięściami, ale zadawać obrażenia to tylko. O, o. Dzięki. Dobra współpraca. Ty walczysz, ja zbieram. Aha, tak jest. Zbudź się. A co, ja śpię? Ja chcę malinę. Czekaj, chodź. Cieniostwora ubijemy może. Tam jeszcze zajrzę. Może jak będę wracał właśnie z obozu. Każdy zajmuje się swoim, o to chodzi. Wszędzie jest blisko tak naprawdę. Czy to obóz, stary obóz blisko, ze starego obozu do nowego blisko. Do obozu na bagnie, widzicie, już wkrótce będziemy na miejscu. No dobra, miałem tam iść później, ale... Jaszczury, chodźcie tu. Rozwalam topielce, to i was rozwalę. O, o. Nie skacz. Dobry jaszczur. Dobry, dobry. Bardzo dobry. Dzięki, Parvez. Wszystko w porządku. Dzięki za pomoc. Wiem, że tak wierzysz w moje umiejętności walki. W końcu Kirgo rozwaliłem, ale z Kharimem sobie nie poradziłem, a z twoim kumplem z obozu to już w ogóle nawet nie chciał na mnie spojrzeć. Dobry. O, jeszcze trochę kawałek sera może, a nie ciągle mięso i mięso. Jabłuszko na później, trzeba sobie popić, o. Słodkie wino. O, coś nadleciało, UFO? Takie sucharki to tylko u mnie, co? Zbudź się! Zbudź się! No. Ty też się zbudź. Zostawiam sobie na później te ścierwojady i wszystko, co w tym chlasach jest. Może się rozejrzę, jak będę wracał właśnie po wszystkim. Po całej okolicy. Najwięcej doświadczenia to albo w tych skupiskach przeciwników. Dlaczego był ścierwojad i nagle zniknął? Czy ty go widzisz, a ja go nie widzę? Tak. Jeszcze jeden? Tak, predatory. Predatory ciągle tu grasują. Zbudźcie! Czekaj, 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 piekielniki. Już z daleka rozpoznaję piekielnika i gorzkiego, a tak naprawdę nie rozpoznaję, strzelam. Piękna burza się zapowiada, co niestety jest złym zwiastunem. Czekaj, Parvez. Dobra. A właśnie. Muszę trochę się pouczyć, wiecie, combo robić. Póki co nie potrafię za bardzo. A na przeciwnikach nie ma czasu, by ćwiczyć. Jak ten Scatty mówił, jak proponował, żeby to robić? Pod trójką. Lewo, prawo, w dół? Nie. Góra. Aha, rozumiem, rozumiem. Lewo, prawo to wiecie, tak o sobie. A combo to sobie trzymam, ciągle W naciskam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Piękne! Piękne piruety, trzeba to wykorzystywać i muszę zapamiętać. Żebym to ja był dobry w jakiejś dziedzinie, konkretnej grze, ale to nie jest kanał specjalistyczny. Dziwnie, to trochę brzmi specjalistyczny. Mam na myśli, nie jest to kanał konkretnej gry. Gdybym na przykład Dark Soulsa tylko nagrywał, to pewnie byłbym mistrzem i grał, skupiał się. A tak to wiecie, raz na ileś tam lat zagram w daną grę, sterowanie mi wypada z pamięci, coś tam wiadomo, pamiętam, ale większość to i tak trzeba sobie przypomnieć. No i później widzicie efekty nagrywania. Gafy, nie gafy. Różne potknięcia. Głupota wręcz. No i co? Jesteśmy na miejscu. Tam leży obóz Bractwa Śniącego. Przejdź przez bramę i porozmawiaj z moimi braćmi. Gwarantuję ci, że nie przyszedłeś tu na próżno. Dzięki, zapytaj Parvezie o Korkaloma. To on opiekuje się nowicjuszami. Ja wrócę teraz do starego obozu. Uważaj na siebie. Wielu niewiernych potrzebuje wciąż pomocy w odnalezieniu właściwej ścieżki. Powodzenia. Zbudź się! Zbudź się! Nie śpi. No i dobra. Jest już obóz na bagnie. A więc, moi drodzy widzowie, pora się pożegnać w tym odcinku. Odcinku 12 serii Zagrajmy w Gothic. Mam nadzieję, że się wam podobał odcinek i zapraszam do kolejnego, który będzie początkiem rozglądania się w obozie na bagnie. Fajnie wygląda. Widzicie, żadnych murów. Niczego się nie boję. Gdyby tak przypuścić szturm, to od wody strony można. No ale kto by chciał świrusów atakować? Dobra, dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Jesteś? Poszedł sobie. I do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.